Wyglądało to, jakby mi rosła druga głowa. Ból był okropny. Myślałam tylko o tym, że nie zobaczę już córki. Bałam się, że niedługo umrze. Dwie zagadki, które zadziwiły ekspertów. Lonnie White zauważa na swojej głowie bolesne narośla. Przez następne 20 lat jego ciało ulega dziwnej przemianie. Wyglądałem jak człowiek-słoń. Wzrok Teresy Racklin ulega dziwnym zaburzeniom. Jej życie staje się koszmarem. Widziałam wszystko jak przez kalejdoskop. Kiedy badania niczego nie wykazują, oni interpretują objawy i znajdują lek. Niezwykłe przypadki medyczne. Jesienią 1986 roku Lonnie White grał w drużynie Uniwersytetu Południowej Kalifornii. Ustanowiłem rekord Uniwersytetu w kopnięciach powrotnych. Chciałem grać w NFL. Niestety nie zostałem wybrany. Udało mi się jednak znaleźć drużynę. Próbował wywalczyć miejsce w podstawowym składzie. Lonnie rozpoczyna treningi w czerwcu 1987 roku. Cieszyłem się każdym treningiem. Rywalizacja jest zaciekła, ale Lonnie jest pewny siebie. To test umysłu, ciała i ducha. Wydawało mi się, że jestem zdrowy. Przebiegałem 40 metrów w 4,4 sekundy. Kilka tygodni później Lonnie zauważa coś dziwnego. Rano wyczułem guzy na głowie. Były olbrzymie i bolały. Zauważyłem je od razu. Stale sobie dogryzaliśmy, więc zacząłem nazywać go Guzek. Śmiałem się z tego przezwiska do czasu treningu. Włożenie kasku bolało jak diabli. Trudno opisać ten ból. Nie chciałem, by trener się dowiedział, dlatego ukrywałem problem. Lonnie próbuje zapanować nad bólem, ale nie jest to łatwe. Futbol to sport kontaktowy. Ból był przeraźliwy. Lonnie zagryza zęby i nie rezygnuje z futbolu. Wtedy interweniuje przeznaczenie. Lonnie odebrał podanie, ale oberwał w ramię. Zobaczyłem białe światło. Wybiłem sobie bark. Okazało się, że to koniec mojej kariery. Było po wszystkim. Tyle lat ćwiczyłem na próżno. Czułem się okropnie. Lonnie jest rozczarowany, ale nie ma już nic do stracenia i idzie do lekarza. Doktor myślał, że mam zapalenie mieszków włosowych. To infekcja bakteryjna skóry. Powoduje zapalenie. Powstają wówczas wrzody. Przebił największy guz. Wypłynęło z niego bardzo dużo ropy i krwi. Smród był okropny. Wstydziłem się, ale poczułem ulgę.
Powiedział, że to zapach infekcji. Przepisał silny antybiotyk. Myślałem, że problem został rozwiązany. Lonnie wraca do Los Angeles i rozpoczyna karierę felietonisty sportowego. Dostałem się do dużej gazety. Dziękowałem Bogu. Wkrótce potem pojawiają się jeszcze większe i bardziej bolesne guzy. Wyglądało to, jakby mi rosła druga głowa. Ból był okropny. Zrozumiałem, że to nie zapalenie. Antybiotyk nie pomagał. Ilekroć jeden guz znikał, pojawiał się następny. Pękały. Ropa zalewała mi głowę. Wstydziłem się. Wszyscy patrzyli na moją głowę. Poszedłem do innego dermatologa. Stwierdził zapalenie skóry. Zaniepokoił się, że mój organizm go nie zwalcza. Aby ustalić rodzaj infekcji, lekarz przeprowadza wiele badań i wykonuje biopsję. Wszystkie wyniki były negatywne. To było frustrujące. Dermatolog wnioskuje, że winne zapaleniu są wrośnięte włosy i przepisuje szampon. Nie wierzyłem, że to pomoże. Umyłem nim głowę i poczułem pieczenie. Pomyślałem, że szampon działa. Przez 2 tygodnie nie pojawiały się nowe guzy. Ucieszyłem się. Koszmar dobiega końca. Lonnie robi karierę. Otrzymuje ofertę występów w telewizji. Relacjonował spotkania. Jego kariera nabierała tempa. W końcu mi się ułożyło. W 1994 roku na przyjęciu sylwestrowym Lonnie poznaje kobietę swoich marzeń. Uśmiechnęła się i od razu ją polubiłem. Miło się z nim rozmawiało. Miała w sobie tyle pasji. Lonnie sporo podróżował, ja pracowałam na Manhattanie. Utrzymywaliśmy związek na odległość. Coraz bardziej się w niej zakochiwałem. Myślałem, że wyleczyłem skórę. Nagle jednak pojawia się nowy, przerażający symptom. Pewnego dnia zobaczyłem krostę na policzku. Pomyślałem, że to pryszcz. W ciągu kilku tygodni powiększył się do rozmiaru piłki golfowej. Wstydziłem się. Potrzebowałem pomocy. Niezwykłe przypadki medyczne. 7 lat temu życie Lonniego zatruwały bolesne wrzody na głowie. Teraz pojawiły się ponownie i to na twarzy. Musiał zrezygnować z występów telewizyjnych. Wyglądałem okropnie. Nie mogłem już pojawiać się w telewizji. Lonnie idzie do innego lekarza. Dermatolog uznał, że to trądzik torbielkowaty. To poważna choroba skóry, która prowadzi do infekcji kanałów łojowych. Lekarz przeciął wrzód i ropa zalała mi twarz.
Przepisał silny lek na trądzik, który miał wysuszyć skórę. Po tygodniu poczułem się jak gad. Moja skóra była sucha i bolała. Lek nie pomaga. Na twarzy Loniego pojawia się drugi wrzód. Kolejne formują się na potylicy. To był koszmar. Płakałem. Nie miałem szans na występy w telewizji. Czułem się, jakbym został niesłusznie ukarany. Nie rozumiałem, dlaczego zamknął się w sobie. Unikałem ludzi. Ukrywałem swój problem przed Kim. Nie pokazywałem się jej. Byłam w Nowym Jorku. O niczym nie wiedziałam. Loni ukrywa swoją chorobę przez 2 lata. Potem załamuje się. Opowiedziałem o wszystkim. Wspierała mnie. Zrozumiałam, jak bardzo cierpi. Postanowiła przeprowadzić się do Los Angeles. Byłem w niebo wzięty. Nic nie przygotowało Loniego na to, co wydarzyło się potem. Wyczułem coś pod pachą. Po jej oczach zrozumiałem, co widzi. Znów poczułem, że moje marzenie się nie spełni. Wrzody pojawiały się pod pachami i w okolicach krocza. Sączyła się z nich ropa. To było niewiarygodne. Kimberly wysyła Loniego do kolejnych specjalistów. Żaden z lekarzy nie znał odpowiedzi. To było wyczerpujące. Wrzody bolały, były brzydkie i cuchnęły. Zastanawiałem się, dlaczego tak cierpię. Byliśmy tym przytłoczeni. Loni przestał grać w koszykówkę. Nie byłem sobą. Skupiłem się tylko na przetrwaniu. Nosiłem ze sobą ubrania na zmianę, bo nigdy nie wiedziałem, kiedy pęknie mi wrzód. Przestałem się już nawet wstydzić. Mijają lata. Tajemnicza choroba trwale uszkadza skórę Loniego. Twarz pokrywały mi blizny po nacięciach. Czułem się, jakby obumarły mi policzki. Wyglądałem jak człowiek słoń. Codziennie modliłem się o pomoc. Modlitwa zostaje wysłuchana dopiero po 20 latach. Latem 2005 roku Loni znajduje specjalistę od rzadkich chorób skóry i od razu umawia się na wizytę. O doktorze Jafferze przeczytałem w internecie. W czerwcu Loni idzie do lekarza i ma nadzieję usłyszeć diagnozę. Choroba w poważny sposób wpłynęła na życie pacjenta. Naliczyłem 25 wrzodów na udach, pod pachami i na głowie. Widziałem już takie objawy. Dr. Jaffer postawił diagnozę w 30 sekund. Historia choroby i obraz kliniczny wskazywały na zapalenie gruczołów potowych. To rzadka choroba skóry.
U osób zdrowych ciało pozbywa się martwych komórek wraz z potem. U osób chorych martwe komórki z nieznanych powodów blokują pory. Dochodzi do poważnego zapalenia skóry. Dead skin cells slough off our bodies. Martwe komórki wypływają z potem. Kiedy proces odbywa się zbyt wolno, pojawiają się pryszcze. Ciało wysyła białe krwinki. Pojawia się wrzód pełen ropy. Trzeba go naciąć, by mogła wypłynąć. Ropa cuchnie. Wrzody zapalenia gruczołów potowych są bardzo bolesne. Im są większe, tym bardziej uciskają okoliczną tkankę, w tym delikatne nerwy. Pacjent żył z okropnym bólem. Zapalenie jest jak lawina. Stale się powiększa. I think that the amount of pain he was experiencing was probably tremendous. The inflammation seems to turn into a snowball effect. It gets bigger and bigger and doesn't seem to stop. Just to have a name for Czułem się, jakbym zdobył przyłożenie. Po wielu latach błędnych diagnoz w końcu odzyskałem nadzieję. It gave me a sense of hope and optimism that I hadn't experienced in quite some time. I felt relieved. Poczułam ulgę, że ktoś rozwikłał zagadkę. Stało się jasne, dlaczego badania nigdy nie wykryły infekcji. Wrzody nie zawierają bakterii. Białe krwinki sterylizują ropę. Infekcje wdawały się dopiero po przecięciu wrzodów. Rana otwierała drogę groźnym bakteriom. Nieleczone infekcje mogą prowadzić do śmierci. Niestety na razie nie znamy leku na zapalenie gruczołów potowych. Choroba czasami ustępuje bez leczenia, ale może powrócić. Nie rozumiemy tego mechanizmu. Istnieją eksperymentalne terapie, które minimalizują skutki choroby. Przecinanie wrzodów było konieczne z uwagi na ropę i ból. Lekarze powinni byli jednak zwalczać stan zapalny. Istnieje wiele leków, które chronią przed zatkaniem porów. Postanowiliśmy użyć najnowszych leków, w tym środków na reumatyczne zapalenie stawów. Nikt wcześniej nie przepisał mi leku na artretyzm. Byłem pełen nadziei. Leki przyniosły natychmiastowy efekt. Wrzody zniknęły. Niestety efekt jest tymczasowy. Wrzody regularnie powracają. Pojawiają się cyklicznie, a potem znikają. Nie ma skutecznego leku. Skóra głowy zaleczyła się, ale nie zwalczyliśmy wrzodów pod pachami. Lonnie musi zachować optymizm i wypróbowywać nowe leki. Lonnie ma nadzieję, że pewnego dnia zostanie wyleczony. Dziwi się też, że na diagnozę musiał czekać 20 lat. To niezwykła choroba. Poważne przypadki zdarzają się rzadko. Nie istnieje test, który pozwoliłby ją wykryć. Wiele osób wstydzi się zapalenia i ukrywa je. Nie szukają pomocy u lekarza. Od diagnozy minęło 5 lat. Lonnie powrócił do swojej pasji i pisze o futbolu. Pomimo cyklicznego nawrotu wrzodów, nie stracił nadziei. Nieustannie walczy z bólem i wrzodami, ale zachowuje pogodę ducha.
Przeszedłem operację plastyczną, by pozbyć się blizn na twarzy, kroczu i udach. Powiodła się. Trzeba myśleć pozytywnie. Ja nie tracę nadziei. Pewna osoba do dziś wspiera Loniego. Kimberly wyszła za niego za mąż. Nie potrafię wyrazić, jaka jest wspaniała. Była moją ostoją. Bardzo ją kocham. Jego choroba nas zbliżyła. Zaczęliśmy doceniać to, co mamy. Dbamy o zdrowie. Codziennie spacerujemy. Mogę pracować i spędzać czas z żoną. Dlatego codziennie jestem szczęśliwy. Wszyscy widzieli symptomy Loniego. Natomiast objawy Teresy Ennis dostrzegała tylko ona sama. Wiosną 1993 roku 16-letnia Teresa pojechała na hamburgera. Nie wiedziała, że spotka swojego przyszłego męża. Przedstawił nas nasz wspólny znajomy. Miała piękne oczy. Okazało się, że ma równie piękną duszę. Cieszyliśmy się życiem. Oświadczyłem się na plaży. Powiedziałem, że chcę, żebyśmy byli szczęśliwi. Po ślubie przeprowadziliśmy się do Lexington. Byłem elektrykiem, a Teresa agentką nieruchomości. Lubiłam swoją pracę. Poznawałam nowych ludzi. Życie było dobre. W 2007 roku Teresa zachodzi w ciążę. Zawsze marzyłam o dziecku. Wszystko się jej układało i była szczęśliwa. Ciąża mija szybko. Kilka tygodni przed terminem Teresa doświadcza czegoś dziwnego. Pracowałam przy komputerze. Zauważyłam dwie plamki wyglądające jak małe muszki. Ruszały się i były coraz większe. Przestraszyłam się. Zadzwoniłam do Dana i powiedziałam, że tracę wzrok. Dan natychmiast zawozi Teresę do szpitala. W samochodzie rozbolała mnie głowa i kark. Było coraz gorzej. Spociłam się i dyszałam. To było tuż przed terminem. Bałem się o dziecko. Lekarz mnie zbadał i zdiagnozował migrenę oczną. To tymczasowe zaburzenie wzroku wynikające ze zmniejszenia dopływu krwi do oka. Lekarz wyjaśnił, że winne są temu zmiany poziomu estrogenu. Nie przejął się objawem. Ulżyło mi. Ucieszyłem się, że to przejściowe i odzyskam wzrok. Nastąpiło to po 40 minutach. Migrena też ustąpiła. Lekarz odradził mi pracę. Wszystko wróciło do normy. Resztę ciąży spędziłam w domu. Poród rozpoczyna się tuż po Bożym Narodzeniu. Ashley urodziła się zdrowa. Bardzo się ucieszyliśmy.
Nasza rodzina rozpoczęła nowy rozdział życia. Wzrok mi się poprawił i postanowiłam zapomnieć o tym epizodzie. Wróciłam do pracy, gdy Ashley miała 8 tygodni. Było mi ciężko, ale kochałam swoją pracę. Życie było wspaniałe. 8 miesięcy mija szybko. W sierpniu pojawia się wstrząsający symptom. Byłam w pracy. Nagle zaczęłam widzieć kolegów jak przez kalejdoskop. Tylko wycinki ich twarzy. Zadzwoniłam do Dana i powiedziałam, że musi mnie zawieźć do szpitala. Nie byłam w ciąży i to nie powinno się dziać. Natychmiast pojechaliśmy do szpitala. Lekarz od razu mnie zbadał. Nie wiedziałam, czego się spodziewać. Doktor powiedział, że problem może dotyczyć mózgu. Pojechałam na tomografię. Bałam się, że mam guza mózgu. Nie wiedziałam, co innego może powodować takie objawy. Byłam przerażona. Wyniki były jednak w normie. Nie miałam guza mózgu. Lekarz powiedział, że to migrena i muszę sobie z nią radzić. Życzył mi szczęścia. Bałam się, że te epizody uniemożliwią mi normalne życie. Mogłam je tylko ignorować. Epizody powtarzają się przez 3 miesiące. Teresa uczy się z nimi żyć. Nie wie, że najgorsze dopiero nadejdzie. Jechałam do domu, kiedy jednym okiem zobaczyłam szarą linię, jak powidok po fleszu. To był taki szary łuk. Jak najszybciej dojechałam do domu. Powiedziała, co się dzieje. Umówiłem ją do lekarza. Dan zawiózł mnie do okulisty, który powiedział, że widzi plamkę krwotoczną. Powiedział, że to zawał siatkówki. Do zawału dochodzi na skutek odcięcia dopływu krwi do nerwu siatkówki. Powoduje to całkowitą lub częściową utratę wzroku. Lekarz wyjaśnił, że w oku doszło do miniaturowego zawału i do jednego naczynka nie docierała krew. Powstała plamka. Miałam odzyskać wzrok po 4 do 6 tygodni. Poczułam ulgę. Radość jest jednak krótkotrwała. Zawał siatkówki może być objawem poważnej choroby. Lekarz obawiał się, że zawał jest symptomem choroby autoimmunologicznej. Wiedziałem, że to bardzo niebezpieczne schorzenie. Lekarz podejrzewa toczeń. Poważną chorobę zapalną, która atakuje narządy. Zlecił badanie krwi. Oczekiwanie się dłużyło. Zastanawiałam się, czy moje życie ulegnie zmianie. Byłam skrajnie przerażona. Absolutely
dramatyczny. Teresa Recklin od roku doświadcza dziwnych zaburzeń wzroku. Jeden z lekarzy podejrzewa, że to objaw śmiertelnej choroby autoimmunologicznej. Bałam się. Nie wiedziałam, co mnie czeka. Wyniki wracają po 3 dniach. Hematolog nie wykrył niczego podejrzanego. Ucieszyłam się, ale wciąż nie miałam odpowiedzi. Lekarze zlecają specjalistyczne badania, ale wszystkie wyniki są negatywne. Codziennie widziałam plamki. Nie wiedziałam, co robić. Bałam się, że umrę i nie wychowam Ashley. Teresa stara się żyć normalnie. W grudniu zaskakuje ją nowy objaw. Nagle usłyszałam głośny pisk dobiegający znikąd. Zaczęło mi się kręcić w głowie. Poczułam, jakby podłoga przechyliła się w lewo. Nie wiedzieliśmy, dlaczego dzwoni jej w uszach. Teresa wraca do domu. Ma nadzieję, że symptomy ustąpią. Niestety powracają regularnie przez kilka tygodni. Każdego dnia walczyłam, by normalnie żyć. Wciąż słyszałam pisk. Zaczęłam odchodzić od zmysłów. Czułam się samotna. Nawet proste czynności stają się niewykonalne. Pojechaliśmy do mojej babci na święta. Prawie nic nie słyszałam. Stale wydawało mi się, że upadnę. Byłam zrozpaczona. Moje życie się rozpadało. Potem pojawiły się przerażające palpitacje serca. Odbierały mi oddech. Musiałam pojechać do lekarza. Teresa idzie do kardiologa. Lekarz mnie zbadał. Opowiedziałam o plamkach krwotocznych. Powiedział, że mogę mieć ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej. To otwór w sercu, który powinien zamknąć się w 2 roku życia. U wielu osób tak się nie dzieje. Bałam się operacji serca, ale pomyślałam, że może w końcu uzyskam diagnozę. Lekarz wykonał echokardiogram i test bąbelkowy. Sprawdzał, czy bąbelki przenikną przez przegrodę serca. Okazało się, że bąbelki przedostają się przez przegrodę serca. Otwór był jednak niewielki i nie stanowił problemu. Byłam coraz bardziej sfrustrowana. Chciałam poznać odpowiedź. Lekarz uznał, że to wina stresu i kazał mi odpocząć. Teresa jest zdeterminowana i odwiedza kolejnych lekarzy.
No one could give me answers. Nie znali odpowiedzi. I started to question. Zaczęłam wątpić w swoje zdrowe zmysły. Thought, is this more in my head than reality? Była u okulistów, reumatologów, hematologów i wielu innych. Żaden nie potrafił jej pomóc. Pomyślałam, że powinna odpocząć. Odeszłam z pracy. Nie wiedziałam, co mnie czeka. Żyłam w strachu. Bała się wychodzić z domu z Ashley, bo nie wiedziała, kiedy straci wzrok albo słuch. Było mi coraz ciężej. Byłam emocjonalnie wyczerpana. Mąż miał dosyć bycia silnym, bo ja cały czas rozpaczałam. Czasami chciałam, by mnie zostawił i był szczęśliwy. Ożeniłem się z nią na dobre i na złe. Teresa nie wie, że stan jej zdrowia pogorszy się jeszcze bardziej. Był piękny niedzielny poranek. Wstało słońce i oślepiło mnie. Zupełnie jakby ktoś zamalował mi prawe oko na biało. Wpadłam w panikę. Pomyślałam, że ślepnę i już nigdy nie zobaczę swojego dziecka. Natychmiast zadzwoniłam do okulisty, który skierował mnie do doktora Tiedemana. Zanim dojechałam do gabinetu, odzyskałam wzrok. Lekarz wypytał mnie o wszystkie objawy. Zadaniem doktora jest połączyć na pozór niezwiązane symptomy. Miałem szczęście. Znałem tę chorobę. Doktor Tiedemann kieruje Teresę do neurologa Johna Susaka, by potwierdzić diagnozę. Doktor Susak przeprowadził różne badania oczu. U Teresy zdiagnozowałem chorobę, którą odkryłem w 1975 roku. Zespół Susaka. To niezwykle rzadka choroba siatkówki, uszu i mózgu. U osób zdrowych krew dostarcza do tkanek tlen. Jednak u osób chorych układ odpornościowy atakuje ściany naczyń krwionośnych, powodując zapalenia i zmniejszając przepływ krwi. Naczynka puchną i do mózgu dociera mniej krwi. Praca siatkówki i ucha wewnętrznego ulegają zaburzeniu. W końcu zrozumiałam, co się ze mną dzieje. Etiologia choroby nie jest znana. Wiadomo natomiast, że symptomy powstają na skutek zablokowania naczynek. Migreny oczne są powiązane ze skurczem naczyń krwionośnych. Wystarczy kilka sekund niedotlenienia, by utracić wzrok. W miarę rozwoju choroby coraz więcej naczynek ulegało zablokowaniu. Siatkówka jest silnie ukrwiona. Kiedy naczynko przestaje funkcjonować, okoliczna część siatkówki przestaje funkcjonować. Teresa słyszała piski, kiedy zwężały się naczynka w uchu środkowym. Krew przestawała dopływać do błędnika. Bring the blood to my ears would spontaneously close up and cut off the blood flow.
Zespół Susaka może mieć różne stopnie nasilenia. Może spowodować utratę słuchu, wzroku i uszkodzić mózg. U Teresy zdiagnozowano łagodną postać choroby, ale to nie koniec problemów. Zleciłem rezonans. Wielu chorych ma anomalie w części mózgu zwanej ciałem modzelowatym. Teresa myślała, że umrze na skutek krwawienia w mózgu. Bałam się wyników badania. Nie wiedziałam, czy zdążę wychować córkę. Jeśli doszło do uszkodzenia mózgu, Teresie groziła śmierć. Byłam przerażona. Rezonans był w normie. Odetchnęłam z ulgą. Będziemy monitorowali stan Teresy. Pozwoli nam to szybko udzielić pomocy. Z medycznego i psychologicznego punktu widzenia Teresa miała olbrzymie szczęście. Nie wiem, co by się stało, gdybym nie została zdiagnozowana. Moje symptomy okazały się prawdziwe. Zapytaliśmy, co przyniesie przyszłość. Zespół Susaka jest nieuleczalny, ale można go kontrolować. Przepisałem sterydy i leki osłabiające układ odpornościowy. To ryzykowna terapia. Sterydy prowadzą do osteoporozy, a immunosupresanty osłabiają organizm. Efekty uboczne terapii są gorsze od objawów choroby. Rozpocznę leczenie dopiero, gdy symptomy się nasilą. Są też dobre wieści. Z niewyjaśnionych przyczyn po 10 latach choroba samoistnie ustępuje. Prognoza jest dobra. Remisja choroby może nastąpić bez pomocy leków. Dan i Teresa zastanawiają się, dlaczego tylu lekarzy nie zdołało rozwiązać zagadki. Zespół Susaka jest bardzo rzadki. Nie istnieje test, który może go wykryć. Na świecie odnotowano dopiero 200 przypadków. To wierzchołek góry lodowej. Od początku choroby minęły już ponad 2 lata. Teresa ze spokojem stawia czoło objawom. Radzi sobie o wiele lepiej. Jest bardziej pogodna i optymistyczna. Stałam się bardziej niezależna. Zabieram córkę na dwór. Moje małżeństwo się umocniło. Chodzimy z Ashley do parku i staramy się być szczęśliwi. Kiedyś nie doceniałam wzroku. Teraz cieszę się nim każdego dnia, bo mogę zobaczyć córkę. Wersja polska SDA Media Polska. Tekst Tomasz Kutner, czytał Andrzej Leszczyński.